mówimy o pokoleniu, które urodziło się z telefonem w ręku, zapominając trochę o tych, którzy byli pierwszymi użytkownikami komórek i teraz z nimi w ręku się starzeją. O aplikacjach dla seniorów porozmawiam teraz z twórcami Senior App, Przemysławem Mroczkiem i Igorem Marczakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos. Pytanie takie, czy seniorzy muszą mieć specjalne aplikacje? Ha, bardzo dobre pytanie. Czasami się nam wydaje, że nie, a czasami niestety, że tak. Taki dualizm następuje i w naszym postrzeganiu, ale też i w postrzeganiu samych seniorów. No bo to trochę takie etykietowanie, nie? Dla seniora, czyli specjalne potrzeby. Trochę tak, ale z drugiej strony to samo pytanie można zadać, czy młodzież, czy dzieci potrzebują różnych aplikacji niż dorośli i tak dalej, więc oczywiście mówimy o różnych grupach wiekowych, mówimy o różnych potrzebach, no ale też i o różnych możliwościach takich czysto fizycznych, tak? Czyli mamy do czynienia w przypadku osób starszych z gorszym troszeczkę wzrokiem najczęściej, z mniejszą ruchliwością stawów, dłoni i tak dalej. No i to niestety implikuje, w jaki sposób seniorzy używają szczególnie smartfonów. Nie wszystkich funkcjonalności smartfonu używają? Czasami rzeczywiście właśnie takie ograniczenia, jeżeli chodzi o wzrok i o ruchliwość dłoni, ograniczają używalność niektórych aplikacji, czy też niektórych konkretnych rodzajów czy modeli telefonów. I tutaj rzeczywiście coraz większy chyba ukłon producenci sprzętu robią dla tej grupy osób, dla tej grupy użytkowników, dostosowując ekran, wielkość, sposób wyświetlania pewnych treści, ale też i możliwość dopasowywania od takiej strony czysto programowej, że tak powiem, czyli systemu operacyjnego, z którego się korzysta. Tak? One po prostu mają możliwości dostosowania do odpowiednich grup użytkowników. I to niewątpliwie bardzo ułatwia później użytkowanie, ale oczywiście i producenci oprogramowania już samych aplikacji też zaczynają na to mocno zwracać uwagę. W przypadku szczególnie oprogramowania czy też stron internetowych to ma szczególne znaczenie, bo tam wręcz niektórzy zalecają używanie pewnych dodatkowych rozwiązań, które dla takich osób z niepełnosprawnościami na przykład albo z gorszym widzeniem będą dla tych osób po prostu udogodnieniem w trakcie używania. Ja trochę inaczej, znaczy zgadzam się z Igorem, co powiedział, jednak ja zawsze uważam, że produkt, czyli stworzenie technologii jakiejkolwiek, czy to będzie aplikacja, czy to będzie sklep spożywczy, czy to będzie rozwiązana strona internetowa, powinno być dostosowane do odpowiedniego użytkownika. Czyli jeżeli Państwo mają jakikolwiek pomysł na stworzenie czegokolwiek, to najpierw powinniśmy się postawić w roli klienta. Ja jestem bardzo klientocentryczny, że on powinien być postawiony jakby na środku, w centrum naszego rozwiązania i zapytać go, jak on będzie korzystał z tej technologii. Czy ta technologia będzie mu do czegoś potrzebna, niepotrzebna i w ten sposób zacząć projektować. Pytanie było, czy potrzebujemy aplikacji do tego, że dla seniorów, czy muszą być tego typu ugrupowane jakby produkty. Nasza aplikacja od samego pomysłu była jakby z założenia projektowana przez seniorów. To oni byli, są do dziś cały czas naszą grupą docelową, więc to my ich postawiliśmy w centrum i zadaliśmy im pytanie, jak aplikacja ma wyglądać, żeby Państwo mogli na niej na co dzień korzystać. Bo gdybyśmy zapytali nas, dzisiejszych słuchaczy, jak ta aplikacja powinna wyglądać, to każdy z nas by ją zaprojektował pod siebie, pod swoje przyzwyczajenia, o umiejętności posługiwania się smartfonem czy komputerem i w ten sposób byśmy korzystali z tego rozwiązania. Więc projektując, zastanawiając się tymi elementami, zawsze stawiajmy klienta na pierwszym miejscu i projektujmy i pytajmy go o to, jak to miałoby narzędzie wyglądać. Zanim przejdziemy już konkretnie do Senior App, chciałabym zapytać tak szerzej o aplikację dla seniorów, bo przygotowując się zrobiłam research i okazuje się, że no, one są skupione głównie na lekach i leczeniu. Znajdź lekarza, gdzie jest lek, jak dozować, przypominajka o dawaniu leków, czy też lupa. Coś pominęłam? Czy to faktycznie tak jest?
No ja bym jeszcze dodał do tego aplikacje, które skupiają się na poprawie sprawności intelektualnej i takich ćwiczeniach poprawiających sprawność umysłową i takich kilka aplikacji znam. To super, to są krzyżówki jakieś czy coś innego? Krzyżówki to jest jeden mały wycinek. To tam jest bardzo wiele elementów, które są wykorzystywane do tego, żeby poprawiać sprawność umysłową. Od gier słownych po logiczne myślenie itd., itd. Więc takich elementów te aplikacje zawierają sporo. I w zasadzie rzeczywiście chyba na tym tak ściśle skierowanych pod tę grupę odbiorców aplikacji zbyt wielu nie ma. A ja się nie zgodzę, ja się zupełnie nie zgadzam, bo ja z tym już uważam, że każda aplikacja może być dla seniora, tak? Oczywiście najwięcej jest z leków i tak dalej, ale kto powiedział, że Facebook nie jest dla seniora? Kto powiedział, że TikTok nie jest? Nikt, właśnie. Z naszych obserwacji coraz częstszych, które prowadzimy na naszych warsztatach, które prowadzimy dla seniorów bezpłatnie, polub się z telefonem czy polub się z komputerem, obserwujemy, że bardzo chętnie seniorzy chcą zgłębić social media. I okazuje się, że social media takie jak użyję marki TikTok jest łatwiejszy w obsłudze. Wystarczy palec przekierować do góry, przejść do kolejnego filmiku. Ten filmik jest krótki, często 3-minutowy. I postawić serduszko, skomentować jest łatwiej niż posłużyć się innym medium społecznościowym, gdzie są grupy, trzeba się zapisać, trzeba mieć znajomych w tych grupach i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczyna się to wszystko zmieniać. Więc ja bym nie kategoryzował, że pozostałe aplikacje nie są dla osób powyżej 60 roku życia. Raczej bym stosował, że aplikacje dla seniorów to są te aplikacje, które zrobiły duży ukłon, dużą część pracy pod tego docelowego klienta, żeby mu się łatwiej żyło, bezpieczniej. No i przynajmniej taki TikTok pozwala połączyć pokolenia wnuczków i dziadków, mają o czym rozmawiać, mają jakąś wspólną platformę do porozumienia. Są tacy TikTokerzy, którzy wspaniale dzielą, jest jeden z TikTokerów, który występuje razem z babcią. Wspaniałą rzecz robią, tak, bo pokazują, że senior może też bawić się z życia i czerpać garściami. No właśnie, a czy seniorzy czegoś innego szukają w sieci? Nie wiem, jakie mają inne potrzeby związane z korzystaniem z internetu niż, nie wiem, ludzie w wieku 25-40? I tutaj badania nasze wchodzą, prawda, Igor? Tu już nasze badaliśmy właśnie potrzeby seniorów, co roku je badamy. I najczęstszą, na pierwszym miejscu rzeczą, którą potrzebny jest komuś internet w wieku 60 roku życia, to jest zdobycie informacji, zweryfikowanie informacji. I to okazuje się, że jest pierwszym w tym momencie elementem, którym jest jakby tutaj takim ważnym elementem, żeby po prostu można znaleźć, porównać informacje, odszukać informacje z NFZ-u, z ZUS-u, a szybko zweryfikować się, poprawność informacji. Przejdźmy teraz do Senior App. Mówił Pan, że seniorzy powiedzieli, co ma być w tej aplikacji, a czy też jakiś senior wpadł na pomysł, żeby coś takiego stworzyć, czy jednak nie? Uczestniczymy w takich spotkaniach akceleracyjnych dla startupów. Zdarzają się grupy, które są powyżej 60 roku życia. Ja teraz może wskażę tak bardziej na Igora, bo on jest bliżej na tej grupy. Może nie wygląda, ale jakby jest dziadkiem podwójnym, więc jakby już możemy mówić, że jakby zdarzają się osoby, które tworzą technologię, rozwiązania technologiczne w różnym wieku. I tutaj nie ma żadnych barier wiekowych i też fajnym case'em było w momencie, kiedy my projektowaliśmy nasze rozwiązanie. Była jedna osoba w wieku przed 80, która wraz na tym spotkaniu pokazała nam, że potrafiła zawstydzić UX designera umiejętnościami, które posiadała. Czyli potrafił nagrać filmik, na tym filmiku pozaznaczyć błędy aplikacji, zaznaczyć złe flow itd. i dać informację zwrotną właśnie, więc to było super. Czyli nie ma ograniczeń. Moje jest takie zdanie. Igor?
Też się absolutnie z tym zgodzę. To ograniczenia są tylko i wyłącznie w naszym umyśle, a nie w wieku i nie w metryczce. Może rzeczywiście czasami brakuje po prostu umiejętności, tak? No bo nie spodziewajmy się, że osoby w wieku 70 plus powiedzmy będą świetnymi programistami, dlatego że to jakby i wymaga trochę więcej skupienia, ale rzeczywiście sporo wiedzy. Ja nie twierdzę, że takie osoby się nie mogą zdarzyć, ale powiedzmy, że ja na swojej drodze zawodowej nie spotkałem takiej osoby, która w tym wieku zajmuje się programowaniem. I to może być przeszkoda. Natomiast jeżeli ma się pomysł i potrafi się go jasno, klarownie wyłożyć osobom, które się już mogą zająć projektowaniem konkretnie i później, nie wiem, tworzeniem schematu blokowego i już później samym programowaniem w przypadku aplikacji, no to nie ma kłopotu. A właśnie później się okazuje, tak jak już tu Przemek wspomniał, że te osoby są doskonałymi testerami. One po prostu pod swoim kątem patrzą na wyprodukowaną rzecz i wskazują, bardzo celnie punktują wszystkie błędy, punktują sprawy, które im się po prostu nie podobają albo uważają, że powinny być kompletnie inaczej zrobione, dlatego że oni w inny troszeczkę sposób postrzegają świat, no mają trochę inną percepcję. Tacy zaangażowani użytkownicy. A skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia takiej aplikacji? No, to jest taka historia wzięta trochę z życia, dlatego że zbiliśmy swoje doświadczenia. Mówię tutaj o mnie i o Przemku. Ja przez wiele lat opiekowałem się bardzo chorą mamą, która była przez też wiele lat przykuta do łóżka i po prostu wiem, co to znaczy, kiedy po prostu trzeba trochę czasami odpocząć i znaleźć taką pomoc wytchnieniową, kiedy nie ma się zbyt dużego wsparcia ze strony rodziny, powiedzmy, czy ze służby zdrowia, czy instytucji, które się powinny tak tym zajmować. A z drugiej strony Przemka mama jest osobą, która jest ciągle czynna zawodowo, mimo tego, że jest już dobrze po 70, ale właśnie opiekuje się osobami w gorszym stanie zdrowotnym od siebie albo dużo starszymi. I znowu ona zawsze zgłaszała się z taką informacją, słuchajcie, potrzeba rąk do pracy, więc może jak macie kogoś znajomego, to polećcie, bo potrzeba takich osób. No i stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest jakaś nisza, jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać, a że właśnie seniorzy czy też rodziny są coraz bardziej ztechnicyzowane, No to stwórzmy takie narzędzie, które pozwoli taką pomoc względnie szybko i we własnej takiej najbliższej okolicy pozyskać. No i to był ten pomysł, skąd się w ogóle ten Senior App nasz wziął. No i co jest w tym narzędziu? Zaczęło się rzeczywiście od usług takich czysto pomocowych, ale w momencie, kiedy no właśnie prowadziliśmy te badania projektowe z naszymi seniorami, oni ciągle podrzucali na nowe pomysły. A jakby tam jeszcze coś się znalazło dodatkowego? A gdybyśmy mogli sobie zamówić zakupy? A może jakieś mycie okien? A może mycie nagrobków? I coś tam jeszcze. I tak naprawdę z tych wielu, wielu pomysłów okazało się, że aktualnie w aplikacji mamy prawie 40 usług w różnych konfiguracjach. I no właśnie, od takich bardzo prozaicznych spraw typu zrobienie pomoc w zakupach, przechodząc przez sprzątanie mieszkania, wychodzenie z psem, usługi złotej rączki, aż do usług opiekuńczych, takich bardziej specjalistycznych, opieki dziennej, nocnej, paliatywnej, czy też wizyty pielęgniarskiej. Czyli tak na dobrą sprawę, nie tylko seniorzy mogą korzystać z tej aplikacji, bo także na przykład dzieci rodziców, które zostały w innym mieście, mogą im zamówić jakąś usługę i po prostu wybrać kogoś, kto to zrobi, tak? My widzimy dwie grupy zamawiających osób. Pierwszą grupą zamawiających osób w 60% to są osoby od 45 roku życia wzwyż, które potrzebują jednej z tych usług. Zamawiają najczęściej dla siebie tą usługę i oni po prostu są decydentami, że potrzebuje w dniu dzisiejszym kogoś, kto na przykład przejdzie się ze mną do sklepu. Albo opcja druga, potrzebuje, żeby ktoś przed świętami umył mi okna. Druga grupa takich osób bardzo aktywna to jest między 25 a 34 lata i tu jest grupa dzieląca się prawie pół na pół i oni zamawiają albo dla swoich bliskich,
usługi w innym mieście. Są, na przykład pracują w Poznaniu, a rodzice mieszkają gdzieś pod Poznaniem albo w innym zupełnie mieście. I opcja trzecia, zamawiają sami dla siebie. Aplikacja od samej nazwy została zaprojektowana i stworzona przez seniorów dla seniorów, jednak nie wykluczamy żadnej grupy wiekowej. Nie ma tutaj monopolu, że osoba w wieku 25 lat nie potrzebuje, żeby ktoś pomógł jej, na przykład gdy jest chora, przynieść zakupów, czy nam zrobić posiłku, czy jakiekolwiek inne usługi zrealizować. Więc jakby największą oczywiście grupą młodych ludzi, którą mamy, powyżej 18 roku życia, czyli opiekunowie, wykonawcy, bo ich mamy już prawie 12 tysięcy zweryfikowanych, to są osoby tych wykonawców w wieku od 18 do 44 roku życia. I tutaj to prawie 90% naszych procent użytkowników w tej grupie wiekowej jest zweryfikowanymi opiekunami, gotowym pomagać. Jakie usługi konkretnie są w aplikacji? Już wspomnieliśmy o kilku, ale gdyby tak, można jeszcze trochę szerzej je omówić. No to pierwszą będzie taką na topie u nas, to są oczywiście usługi opiekuńcze, tak, czyli usługi, kiedy potrzebujemy po prostu nieraz towarzystwa w domu, a nieraz usług takich specjalistycznych opiekuńczych jak opieka higieniczna czy opieka paliatywna. To jest jakby pierwszy typ usług. Drugie to są usługi sprzątania grupy, czyli mycia okien, sprzątania mieszkania. Trzecia grupa usług troszeczkę bym powiedział sezonowa, bo jest to prace w ogrodzie, złota rączka i pomoc w pracy na porządkowej na cmentarzu. Później są zakupy do domu czy pomoc w zrobieniu realizacji recept usług z apteki. I chyba to wszystko. Czy coś pominąłem, Igor? No, mieliśmy kilka usług, które testowaliśmy, tak, zupełnie innych. Takie zapewnienie wolnego czasu w postaci czy spaceru, ale też na przykład gier, tak? Czyli ktoś się umawia z kimś na to, żeby posiedzieć w domu i pograć w szachy czy w karty. No, okazało się, że one akurat nie cieszyły się aż takim dużym zainteresowaniem, w związku z tym one są aktualnie jakby ukryte w aplikacji, co nie oznacza, że gdyby się pojawiła taka potrzeba, to byśmy ich nie uruchomili z powrotem. No i też jakby na prośbę trochę naszych użytkowników okazało się, że jest taka potrzeba, żeby wprowadzić usługi partnerskie różnych firm, z których usług seniorzy czy też w ogóle użytkownicy chcieliby korzystać, a niekoniecznie wiedzą do końca, jak to zrobić albo jak je zakupić, albo no, my jakby dogadujemy w ogóle z tymi partnerami specjalne warunki zakupu tych usług poprzez naszą aplikację, więc można na przykład poczytać sobie książki, można wykupić pakiet usług medycznych, teleopiekę, więc no, zakres jest bardzo duży, a można się ubezpieczyć poprzez aplikację, czy też pouczyć się języków obcych. Aktualnie w tej chwili też tę opcję wyłączyliśmy, ale taka opcja również istniała, albo na przykład poćwiczyć. Więc tych opcji jest bardzo dużo. Staramy się tak dobierać te usługi, żeby one były po prostu atrakcyjne dla użytkowników. Co jeszcze nowego pojawi się w Senior App? Nad czym Państwo pracują? Obecnie skończyliśmy nowy, duży projekt, to jest projekt otwarcia aplikacji. Dziś użytkownicy nie muszą na dzień dobry tak z założenia rejestrować się, czyli podawać imienia, nazwiska i numeru telefonu. Otworzyliśmy aplikację dla osób, które bały się podjąć tą decyzję z udostępnieniem podstawowych danych, żeby zobaczyć, co w tej aplikacji jest. Dziś takiej potrzeby nie ma, wystarczy ją pobrać tą aplikację albo wejść na naszą stronę, kliknąć zamów usługę i przejrzeć, kto w okolicy jest dostępny, jakie usługi świadczy, zobaczyć te osoby, przeczytać ich bio. I to jest pierwsza taka ostatnia zmiana. Autorem, pomysłodawcą był tutaj Igor z zespołem, żeby taki feature, takie rozwiązanie wprowadzić. Widzimy, że bardzo znacznie to też poprawiło autentyczność, taką wiarygodność naszych opiekunów, bo można ich sobie zweryfikować. Kolejnymi nowościami, które w tym momencie są i planujemy, to jest rzeczy związane z lojalizacją naszych użytkowników, nagradzaniem. My to nazywamy
rywalizacją w aplikacji, żeby też jakby dać możliwość naszym opiekunom zweryfikowanym wykonawcom dodatkowych punktów nagród odebrania za to, że często są dostępni, przyjmują zlecenia, są w zasadzie cudzysłowie na każde zawołanie zamawiającego, żeby zbudować tą społeczność bardzo aktywną i tutaj dostępną na naszej platformie. Tak więc mamy też taki oczekujący moduł, są też niestandardowe potrzeby seniorów. Takimi niestandardowymi potrzebami ciężko nam nieraz jest znaleźć odpowiednią osobę do wykonania pewnego zlecenia. Opowiem tutaj dwie historie. Jedna historia była z Warszawy. Pan posługuje się wózkiem inwalidzkim na co dzień, ale ma prawo jazdy, jeździ i jechał z małżonką też schorowaną do nad morze do sanatorium. I zadzwonił do nas na aplikacji, na naszą infolinię: słuchajcie, znajdziecie nam mi osobę, która przyjedzie, pomoże mnie przesadzić z tego wózka do samochodu, przeniesie bagaże, spakuje nas, a my już pojedziemy dalej sobie do sanatorium, bo nie ma problemu, tylko po prostu, żeby ktoś nam pomógł. No nie mamy takiej usługi standardowej w naszym katalogu. No więc jakby widzimy też potrzebę, że potrzebna jest też pomoc taka niestandardowa i mamy na to też taki, pracujemy w tym momencie nad takim projektem tak zwanej niestandardowej giełdy w cudzysłowie, że senior będzie mógł, czy senior, czy zamawiająca osoba będzie mógł na przykład potrzebuje osoby do zniesienia z 8 piętra pralki na parter i żeby po prostu takie osoby mogły się zgłosić, określić swoje zakres finansowy i jakby otrzymać taką pomoc z naszej strony. Dziś realizujemy takie zlecenie niestandardowe dla naszych klientów, ale tylko za pośrednictwem właśnie tej naszej infolinii, gdzie można po prostu w dni roboczy zadzwonić, poprosić o pomoc. Wtedy nasz zespół szuka takiej ekipy, aby po prostu zrealizować. Ale chcielibyśmy, żeby ta technologia robiła docelowo. Senior App działa na razie tylko w dużych miastach, prawda? W zasadzie tak, ale trudno to tak dokładnie, jednoznacznie określić. Znaczy my wiemy dokładnie, gdzie działa, po to, żeby nie było, że my jesteśmy tacy nieogarnięci w temacie. Ale skupiliśmy się rzeczywiście z naszymi działaniami na 25 największych polskich miastach, ale oczywiście aplikacja jest dostępna dla każdego użytkownika i wszędzie na terenie Polski. W związku z tym, gdybyśmy tak dokładnie zrobili przegląd osób, w jakich lokalizacjach są poinstalowane nasze aplikacje i skąd ich używają, to nagle się okaże, że w zasadzie jest to teren całej Polski. Natomiast to nasze działania były skupione wokół tych 25 największych polskich miast, no bo jakby wiadomo, że czym większe skupisko ludzi, tym większa możliwość zapewnienia dostępu do tych usług, które już w aplikacji się znalazły. Natomiast widzimy, że organicznie to całkiem dobrze zaczęło działać i rzeczywiście coraz więcej użytkowników mamy z mniejszych miejscowości, no ale tutaj oczywiście jest kwestia podaży i popytu, w związku z tym nam też bardzo zależy na tym, żeby najpierw w takich miejscowościach znalazły się osoby, które będą chciały wykonywać określone usługi, a dopiero później, żeby dołączyły tam osoby, które tych usług szukają, no bo w momencie, kiedy ich nie znajdą, no to się będą niestety, nie chcemy doprowadzić do momentu takiego, kiedy się rozczarują tym, że nie znalazły usługi w aplikacji. Szykują Państwo premierę kolejnej edycji raportu o potrzebach seniorów. Będzie tam wątek również o potrzebach technicznych, technologicznych. Jakie są te potrzeby? Mogą Panowie zdradzić? Pierwszy taki obraz, który przez trzeci raport, który wydajemy w tym momencie, pokazuje, że ta technologia powinna być prosta, łatwa i intuicyjna. To tak nie tylko dla seniorów w ogóle. Nie, mówimy o całości, dla każdego. Często zamykamy się w tak zwaną pułapkę, że ta technologia powinna wszystko nam robić, tak? Że ten komputer, telewizor powinien naprawdę wszystko mieć dostępne, a w pewnym momencie ten użytkownik na końcu chce skorzystać z tego telewizora, włączyć kanał i zapoznać się z programem, a trzeba wiele czynności zrobić, żeby to zrobić, albo tak samo w komórce. I projektując jakiekolwiek rozwiązania, seniorzy zwracają uwagę na prostotę i łatwość komunikowania. Czyli ja to z drugiej strony bym odwrócił na to, żebyśmy uwzględnili znowuż tego klienta podczas projektowania tych rozwiązań. I seniorzy zwracają na to uwagę, że niektóre portale, na przykład zakupowe, aukcyjne, są dla nich zbyt skomplikowane. Że niektóre promocje, niektóre hasła reklamowe, czy jak to działa, mają wiele gwiazdek ukryte, że no, wczytać się i zrozumieć, dlaczego tak jest albo nie jest, nie jest
jasnym językiem napisane. Tak? I to są rzeczy, na które zwracają uwagę, choć aspekt bezpieczeństwa w dzisiejszym raporcie, który 26 października będzie miał już premierę, pokazuje się największym wyzwaniem. Tak, czyli bezpieczeństwo i brak zrozumienia bezpieczeństwa, na przykład bankowości, może być z jednej strony ryzykiem bardzo dużym dla bezpieczeństwa na przykład naszych pieniędzy na kontach bankowych. Tak, ale jest to też przy okazji, przepraszam Przemek, tak, że ci wejdę w prawo, to chodzi o tak, że seniorzy postrzegają to i mam nadzieję, że coraz częściej firmy, które mają kontakt z tym bezpośrednim i ostatecznym klientem, że to jest po prostu bariera, którą w pewien sposób myśmy sobie sami trochę stworzyli. Ta niedostępność pewnych usług albo niechęć korzystania, szczególnie przez osoby starsze, z tych usług właśnie wynika z tego, że one się po prostu tego boją. I my też mamy takie sygnały od naszych użytkowników, szczególnie podczas warsztatów, które prowadzimy, że oni postrzegają naszą aplikację jako takie jedno bezpieczne miejsce, bez konieczności instalowania wielu różnych aplikacji na swoich telefonach, dlatego że jak już się przekonają do nas i wiedzą, że my nie jesteśmy firmą, która się znikąd wzięła, tylko rzeczywiście już jesteśmy jakąś tam rozpoznawalną marką i stoi za nami ileś tam firm współpracujących, albo też to, że my się chętnie, że my chętnie współpracujemy z różnymi organizacjami, czy też uniwersytetami, i tak dalej, jakby buduje naszą taką z jednej strony odpowiedzialność, ale z drugiej strony wiarygodność. I oni mówią, dobrze, to super, że wy jesteście i teraz wrzućcie w swoją aplikację ileś tam dodatkowych rzeczy, żebyśmy my nie musieli biegać po całym telefonie, włączać różnych aplikacji, dlatego że u was się czujemy bezpiecznie. I wiemy, że jak już jesteśmy u was zalogowani, to nikt nam gdzieś z boku nie wykręci numeru i nie będziemy narażeni na to, że będziemy po prostu poddani na działania oszustów. Ja tutaj dodam jedną rzecz z naszych badań zeszłorocznych i tegorocznych. Z jednej strony może i dobrze, ale z drugiej strony uważam, czy na pewno dobrze. Było pytanie, czy czuje się pan, pani bezpiecznie podczas korzystania z internetu. I to pytanie zadaliśmy oczywiście w przedziałach wiekowych, tam 55, 65, zwyż po kolei w każdym przedziale. Każdy z tych przedziałów ponad 60-70% udziałem powiedział, że czuje się bezpiecznie w internecie. A podczas warsztatów, które prowadziłem wczoraj dla seniorów, zadałem podstawowe pytanie, że są Państwo w kawiarni na krakowskim rynku, jedzą ciasto, piją kawę, odwracają się i nie mają Państwo torebki z telefonem. Co Państwo robią? I proszę mi wierzyć, że na 40-osobową grupę tylko jedna osoba miała z tego bramy odpowiedź. Jaka to była odpowiedź? W pierwszej kolejności powinniśmy zablokować kartę SIM, tak, u operatora. No to kolejne moje pytanie, czy znają Państwo numer do operatora? No nie. No dobrze, to dzwonimy do tego już operatora, czy znają Państwo swój numer telefonu? O, no to tutaj już większość tak, ale nie do końca. Czy znają Państwo hasło do konta u operatora, żeby zablokować ten numer? Jakie hasło? Gdzie? Co? No to zaczyna się kolejny schodek. Ja mówię, dobrze. Była kradzież, trzeba to zgłosić na policję. Policjant prosi Państwa o podanie modelu telefonu. No Samsung. No ale jaki to model telefonu? No tak, nie mamy. A czy wiedzą Państwo o numerze e-mail, czyli numerze identyfikującym urządzenie telefon takim? A co to jest? Gdzie to jest? Ja mówię, mają Państwo to w telefonie, po pierwsze na opakowaniu ewentualnie. Czy mają Państwo fakturę zakupu, żeby ten telefon zablokować? No i ci ludzie wszyscy, że tak mówię, no to proszę Państwa, Państwo mają bankowość na wyciągnięcie ręki. Jednym swoim odciskiem dłoni, palca lub twarzą odblokowują bankowość, robią Państwo przelewy, a ktoś w pewnym momencie może Państwu ukraść ten telefon. Często wyłączają Państwo kody PIN zabezpieczające kartę SIM. Złodziej przełoży, przepraszam, kartę SIM do innego telefonu, który nie będzie miał zabezpieczenia. Będzie mógł się już więcej rzeczy zrobić z Państwa numerem telefonu. No i jakby otwieramy oczy, że to bezpieczeństwo, to czujemy się pewni w internecie, ale z drugiej strony chyba nie jesteśmy świadomi, nawet młodsi, nie mówię tu tylko o seniorach, nie jesteśmy świadomi tych wszystkich zagrożeń, które gdzieś czyhają na nas w internecie, tak? Więc ta edukacja
To informowanie też instytucji rządowych, co też tutaj trzeba pochwalić, naprawdę NASK i CERT bardzo dużo w tym zakresie robią, ale też mało nas wie, że takie strony rządowe istnieją, gdzie można zgłaszać incydenty wyłudzeń i wszystkich niebezpiecznych sytuacji. Ale no, to są brak wiedzy tej podstawowej, gdzie musimy edukować. Małgosiu, będąc przewrotnym, ty wiesz, jak znaleźć e-mail w twoim telefonie? W telefonie nie, ale mam pudełko. Dokładnie, więc jest taki kod, którym Państwu zdradzimy. Jest on gwiazdka, kratka, 06, kratka. Dzwonię, nie? I zadzwonić na taki numer gwiazdka, kratka, 06, kratka i pokazuje się nam indywidualny numer e-mail tego aparatu telefonicznego i wtedy opakowania nie potrzebujemy mieć i wiemy, że to jest numer e-mail. Działa, działa. Polecam. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Przemysław Mroczek i Igor Marczak z Senior Up byli moimi państwa gośćmi, a my słyszymy się za tydzień. Chciałam jeszcze polecić starszy podcast o cyberbezpieczeństwie, skoro już o nim tyle rozmawialiśmy. Maciej Niemir z Łukasiewicz-Pit opowiadał wspaniale, jak się nie dać nabrać. Polecam i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.